2012 roku. Czwarte miejsce w ogóle to najwyższe miejsce Polaka w całej klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch! Pięknie! Fenomenalnie! Powyżej rozmiaru skoczni! Stanął na drugim miejscu. Zwycięzca kwalifikacji. 141 metrów. Jest ten luz, jest ta swoboda i jest ten piękny skok! 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu. Ma silny wiatr pod narty. Bardzo silny. Piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata. 251,5, nowy rekord skok! Dół to jest stopień numer 7, a więc kolejne 5,9 będzie doliczone do noty. Zobaczymy, jak sobie Kamil poradzi z tym skróconym rozbiegiem. Powinno być dobrze. Jest niezłe wyjście z progu, będzie daleki lot, świetnie, brawo! Wczorajsze indywidualne zawody po raz 30 w karierze. No i walczy o to, aby być może wygrać Planica 7. Pięknie, pięknie, rewelacyjnie! 138,5 metra, ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zawiesi na zaprzeczkę Robert Johansson. 145,5, 144. Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ależ to! Patrzmy na skok Polaka, 132 metry, musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schnierenzauera. Czy jest to lot po 10. miejsce na podium? Ależ on odpalił teraz w progu, niewiarygodnie daleko. Pokonać Daiki Ito, około 131 metrów. Jest w stanie skoczyć tak daleko Kamil. Pięknie, ładnie, stylowo, szybujący w powietrzu Kamil Stoch! Jest pięknie i Kamil Stoch potwierdza klasę. Miał przewagę nad Kraftem. Co, by po raz 75 w karierze skoczyć na podium, by po raz 37 wygrać konkurs Pucharu Świata. Kamil już w powietrzu i teraz łapać te metry i pięknie! Wspaniale! Kamil Stoch wygrywa 37 konkurs w swojej karierze i wygrywa w perfekcyjnym stylu rywalizacji na Berg i Zelwinsbruku.